Witam wszystkich fanów retro konsol. W tym odcinku przyjrzymy się konsoli Sony PlayStation, ale nie jest to oczywiście taki zwyczajny model. Jest to pierwszy model, jaki pojawił się u nas w Europie. Konsole, które tutaj leżą, są to STPH-1002. Są to pierwsze konsole, jakie tylko pojawiły się u nas w Europie. Różnica od pozostałych modeli jest dość znaczna. Po pierwsze, mamy tutaj napisy Power oraz Open w takich konsolach. W późniejszych modelach zostało to zmienione i stosowano tutaj takie znaczki, były tylko znaczki zamiast napisów. Kolejną taką ważną rzeczą, która odróżnia tą konsolę od reszty, jest to, że z tyłu konsoli posiadamy cincze. Konsole, modele SCPH-1000, 2001 i 1000 są bardzo popularnymi modelami wśród audiofili, ponieważ w nich siedzi bardzo dobry DAC audio i dzięki temu naprawdę świetnie odtwarzają płyty CD. Na tyle dobrze, że te konsole zostały poddawane nie jednej, nie dwóm, nie trzem modyfikacjom, aby dorównać naprawdę potężnym sprzętom, czyli mam tu na myśli sprzęty powyżej 2, 3, 4 tysięcy złotych i ta konsola po modyfikacjach niedużych, dodajmy, że niedużych, potrafi te sprzęty przebić. Także wyobraźcie sobie, że kupujecie konsolę, no nie wiem, kupowaliście konsolę jeszcze kilka lat temu wartą 100 zł, 150 zł i po modyfikacjach konsola grała lepiej niż jakiś naprawdę dobry sprzęt. Także no, krótko mówiąc, masakra. Jeżeli jesteście ciekawi tym tematem, możecie wejść sobie na Google, zobaczyć sobie PlayStation 1 Audio, wpiszecie w wyszukiwarkę, na pewno znajdziecie niejedną informację na ten temat i niejeden obrazek. Czym się różni ta konsola od konsoli SCPH-1000, czyli tej, która pojawiła się jako pierwsza w ogóle? Różnica jest dość duża. Pierwsze konsole w ogóle były pakowane, ja nie mam tej konsoli japońskiej, planuję ją kupić, jeżeli kupię oczywiście, zrobię o niej filmik. Były pakowane w pudełka tak jak tutaj. Czyli nie za ciekawe, szczerze mówiąc, bardziej przypomina to pudełko od jakiegoś telewizora może, czy od czegoś takiego, tak? Nie ma tutaj nic specjalnego. Mi to trochę przypomina paczkę zapałek, tak szczerze mówiąc, no. Wygląda jak wygląda. Natomiast później oczywiście to wszystko zostało zmienione i zaczęto konsolę pakować w ładne, kolorowe pudełka, takie jak te tutaj. Moim zdaniem dużo ładniejsze niż na przykład końcowa wersja. Końcowa wersja były to niebieskie pudełka w konsolach STPH-9002. Tutaj natomiast mam ładny obrazek PlayStation z przodu i moim zdaniem są to chyba najładniejsze pudełka, jakie pojawiły się do PlayStation. Czym różnią się moje dwie konsole i dlaczego mam tutaj je dwie? Ta z tej strony jest to SCPH-1002C, ta z tej strony jest to SCPH-1002B. Różnica jest taka, że po prostu inne rzeczy były spakowane do środka. W konsoli SCPH-1002B mamy tutaj wyjście z antenowe dodane do pudełka, natomiast w konsoli SCPH-1002C został dodany cincz. Jest to podstawowa różnica. Natomiast jeżeli mam być szczery, w środku wcale te konsole nie są identyczne. Jest, żeby było ciekawiej, konsola SCPH-1002C, czyli ta wersja nawet na polski rynek, jest moim zdaniem wewnątrz troszeczkę bardziej zacofana niż wersja B. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że to jest nieco późniejszy model, po prostu mi się trafił czy co, ale nie są w środku identyczne, może tak to powiem. A teraz przejdźmy może do tego, co odróżnia tą konsolę naprawdę bardzo na tle swoich późniejszych koleżanek, mianowicie umiejscowienie lasera. Laser znajduje się tutaj u góry, przy zasilaczu. Zasilacz znajduje się tutaj, laser jest tutaj pod kątem. Jeżeli ktoś ma PS1, taką białą małą konsolę, to później ten laser znajdował się mniej więcej w podobnym położeniu, natomiast tam nie było zasilacza, ale w pierwszych modelach PlayStation właśnie tak montowano laser. W modelach japońskich oczywiście identycznie spotkacie zamontowany laser właśnie pod takim kątem. Co to powodowało? Powodowało to to, że laser znajdujący się zbyt blisko zasilacza przegrzewał się, za szybko się nagrzewał, co powodowało jego bardzo szybkie zużycie. Mam na myśli może nie natychmiastowe oczywiście, natomiast dużo szybsze niż to zużycie powinno wynikać z normalnej eksploatacji. Spowodowało to to, że laser później został przesunięty na bok, jak myślę większość konsoli, z którymi się spotkaliście, ten laser ma. Myślę, najczęściej spotykane modele to są modele, które posiadają laser właśnie z tej strony. Czy warto kupić konsolę SCPH-1002? Szczerze,
Jeżeli planujecie mieć konsolę, która wygląda, stoi na półce i od czasu do czasu ją odpalicie i posłuchacie sobie na niej muzyki, to tak, to warto. Natomiast nie jest to konsola, która jest bardzo trwała. Jest to konsola, która przez swoje problemy właśnie z laserem nie jest trwałą konsolą i szkoda, szczerze mówiąc, wydać się naprawdę duże pieniądze, ponieważ jest to najdroższa ze wszystkich konsol, jakie będziecie chcieli kupić. Jeżeli chcecie kupić model 7000, 5000, 9000, on będzie dużo tańszy niż model ten wyjściowy, czyli ten, który na dzień dobry pojawił się w Europie, niż SCPH-1002 właśnie w tym pudełku. I no niestety nie mogę jej polecić, jeżeli chodzi o granie. Jeżeli chodzi o posiadanie w kolekcji, jest to zdecydowanie coś, co będzie wyróżniało się na półce i rzeczywiście, jeżeli ktoś się tym interesuje, będziecie mogli powiedzieć, że tak, mam pierwszą konsolę, która wyszła w Europie. Oczywiście konsole posiadały również płyty demo. Jak możemy przeczytać tutaj na tych naklejkach naklejonych na pudełka, w środku znajdziemy płytę demo. I tak, na wersję UK płyta demo. Ciągle pamiętajcie, że ja uważam, że jest to nieco nowsza konsola od tej. Także tutaj jest płyta czarna, taka myślę bardzo już wszystkim znana, ponieważ wszelkie pisma, PlayStation Magazine na przykład miało takie płyty, jeżeli kupowaliście płytę z demem, było demo numer ileś tam i właśnie taka płyta. Tutaj mamy napisane demo 1. I demo na wersję Europe, jest to demo w kolorze pomarańczowym, oczywiście płyta od spodu jest czarna, jak i cała reszta płyt do PlayStation. Natomiast płyta wygląda, natomiast płyta góra, malowanie płyty wygląda w ten sposób. Oczywiście te płyty demo później zostały zmienione, ponieważ nie jest to najczęstsza rzecz, którą możecie spotkać, czyli płyta demo 1 w takim oto otwieranym pudełku. Później zostało to zmienione na czerwone opakowania, które prezentowały się w ten sposób. To jest wcześniejsze, to jest późniejsze. Jak widzicie, minimalna różnica na pudełku, może czcionki, może tego rozmiaru. I później to wszystko jeszcze zostało zastąpione przez kolor, czyli zmieniły się na fioletowy kolor. Oczywiście obydwie konsole posiadały pady w komplecie, także jeden z takich padów trzymam tutaj w rękach. Jest to oczywiście standardowy SCPH-1080, który myślę jest wszystkim doskonale znany. Jest to po prostu pad, który nie posiada analogów. W swoim okresie bardzo niechciany przez graczy, każdy chciał mieć DualShocka. Natomiast komu się trafił taki pad, zawsze jęcza, że realnie nie chce na nim grać. Aktualnie pad, nie mówię, że jest jakoś super poszukiwany, natomiast fajnie jest mieć ten pad dla porównania może z DualShockiem. Mam nadzieję, że zainteresowałem kogoś z Was zakupem konsoli SCPH-1002, ponieważ jest to bardzo fajny model, który jako pierwszy pojawił się w Europie, dlatego jest tak ciekawa rzecz, dlatego wszyscy, którzy zbierają konsolę, chcą posiadać ten model u siebie. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie tej konsoli, a chcecie ją kupić, to teraz jest czas, aby to zrobić, ponieważ w przyszłości ceny tej konsoli mogą pójść w górę. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcecie kupić konsolę, na której będziecie grali, zdecydowanie odradzam konsole, które posiadają laser właśnie z tej strony umieszczony. Jest to rozwiązanie, które spowoduje Wam w przyszłości na pewno problemy. Także do gier kupcie jakąś inną konsolę, zdecydowanie będzie i tańsza, i bardziej trwała. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie znak. Jeżeli nie podobał Wam się, również dajcie znak. Chociaż mam nadzieję, że tego nie zrobicie. I będziemy widzieli się w kolejnym filmiku. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jaka tematyka będzie Was interesowała najbardziej. Postaram się o tym właśnie ten filmik zrobić. Przygotowuję również taką ciekawszą stronę internetową z galerią wszystkich moich konsol, które tutaj widzicie. I będziemy widzieli się w kolejnym odcinku, bardzo możliwe, że również związanym z konsolą PlayStation. Tymczasem, na razie.